Co wy robicie temu dziecku? Komunia syna Rutkowskiego. Maja i Krzysztof Rutkowscy ostatnio pochwalili się tym, że organizują drugi ślub, a zaraz po tym pierwszą komunię syna. Teraz wylał się hejt pod publikacją żony detektywa. Co nie spodobało się w uroczystości? Krzysztof Rutkowski znów wziął ślub. Krzysztof i Maja Rutkowscy są małżeństwem od 5 lat i mają syna, Krzysztofa Rutkowskiego juniora, przywiązują też dużą wagę do wartości chrześcijańskich. Postanowili zawrzeć ślub kościelny, który był jednocześnie połączony z pierwszą komunią ich syna. Para intensywnie przygotowywała się do tej uroczystości. Maja Rutkowski zdradziła, że krawcy pracowali nad dwiema sukienkami, w których będzie ubrana podczas ceremonii. Planowali również, żeby ślub odbył się plenerowo, co dodatkowo podkreśliło wyjątkowość tego wydarzenia. Choć uroczystość ślubna miała miejsce w sobotę, Rutkowscy nie zamierzali bawić się do białego rana, ponieważ następnego dnia uczestniczyli w pierwszej komunii swojego syna. Maja Rutkowski wydawała się być pewna, że nawet jeśli będzie towarzyszyć im biesiada, to nie odwróci uwagi od ważnego dla nich wydarzenia, jakim jest pierwsza komunia syna. Myślę, że dla Krzysia jest to miła sytuacja, że jego rodzice się kochają i chcą złożyć przysięgę przed Bogiem, wyjaśniła. Krzysztof Rutkowski o pieniądzach wydanych na komunię syna. Krzysztof Rutkowski, w wywiadzie udzielonym serwisowi O2, podkreślił, że dysponuje dużymi środkami finansowymi i nie martwi się wydatkami. Dlatego też zdecydował się zainwestować znaczną sumę pieniędzy w organizację komunii syna, Krzysztofa Rutkowskiego juniora. Ponadto również na prezenty z okazji tego wydarzenia przeznaczył sporą kwotę. Na organizację imprezy wydam około 100 tysięcy. Mój syn dostanie samochód elektryczny o wartości 37 tysięcy złotych. Taki, którym będzie się mógł poruszać już od 14 roku życia bez prawa jazdy. Drugim samochodem, ale to już na przyszłość, będzie BMW E38 do driftu, powiedział portalowi O2 Krzysztof Rutkowski. Krzysztof Rutkowski, znany detektyw, nie przejmuje się kwotami, jakie znajdą się w kopertach na komunię swojego syna, uznając to za sprawę juniora. Jednakże, gdy sam uczestniczy w podobnych wydarzeniach, zawsze wykłada określoną sumę. 2000. Tyle ludzie dają, na ile ich stać. Albo 500 euro. Ostatnio byliśmy na imprezie na chrzcie, to włożyliśmy 500 euro. Uznałem, że tyle mam włożyć jako Krzysztof Rutkowski, mówi Krzysztof Rutkowski. Teraz Maja Rutkowski podzieliła się zdjęciami z ceremonii. Oburzenie pod zdjęciem Mai Rutkowski z pierwszej komunii syna. Rzeczywiście Krzysztof Rutkowski junior otrzymał samochód w prezencie. Cena tego konkretnego modelu samochodu wynosi około 200 tysięcy złotych. Poza samochodem syn Rutkowskiego otrzymał również tradycyjne prezenty, takie jak Biblia, różaniec i medalik. Jest prawdopodobne, że wraz z samochodem Krzysztof junior dostał również lekcje jazdy na torze prowadzone przez instruktora. Z okazji Komunii Świętej przygotowaliśmy dla juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni.
Jego wartość to około 200 tysięcy złotych. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze, opowiadał Rutkowski w rozmowie z Super Expressem. Teraz Maja Rutkowski podzieliła się zdjęciami z komunii syna. Odnosząc się do drogich prezentów i wyglądu całej imprezy, fani są oburzeni. Żeby miał normalne dzieciństwo, kolegów, pograł w piłkę, czy pojechał na obóz z rówieśnikami, żeby miał trochę swojego życia, tego mu życzę. On chce tylko kasiury, bo tak go wychowaliście. Wstyd. Rodzina Adamsów, co wy robicie temu dziecku? Czytamy. Co o tym myślicie?